Na zakończenie klasa druga Tisimel Tak przygotowała dla Was program artystyczny. Zapraszamy na występ. Nadszedł pierwszy dzień nowej szkoły. Jak wchodziliśmy, zachowaliśmy się jak przystało na największych wspaniaków. Szybko zmieniliśmy nastawienie. Już po pierwszym tygodniu lekcji chodziliśmy jak w zegarku, a to wszystko za sprawą zajęć z języka polskiego. Nauczyciel to wielka tajemnica, długa, nieprzewidywalna jak ulica. Nigdy nie wiemy, czym nas zaskoczy, czy sprawdzi i umiemy, czy tylko popatrzy w oczy. Nigdy nie wiemy, co się na lekcji wydarzy, czy dostaniemy piątki, czy się ktoś sparzy. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale wchodząc do klasy, każdy z nas stracił oddech. Usiedliśmy do ławy, gdy weszła pani od języka polskiego. Stanęła przed Olą i powiedziała: Ola z przerażeniem w oczach, ze strachu, zaczęła kiwać, że pójdzie do odpowiedzi. Następnie zadowolona polonistka siadła przy biurku, zmierzyła nas wzrokiem i po czasie powiedziała: No, to jak? Pytamy dzisiaj? Wyciągnęła dziennik i powtarzała: Krystian do odpowiedzi. Kiedy to usłyszałem, spojrzałem na biednego Krystiana i powiedziałem: Chcąc dodać mu odwagi, zawołaliśmy: I poszedł. Pierwsze pytanie, a tu nic. Drugie pytanie, a tu nadal nic. Po trzecim pytaniu Krystian rzekł: Jak mnie zachwyca, jak mnie zachwyca. Cóż, po tych słowach było już wiadomo, co się stanie. Po tym ciężkim boju wrócił do ławki, a pani polonistka zapytała: W tym momencie podniosła się nasza ostateczna broń. Dawid poszedł w ogień. Szło mu dobrze, jednak i on poległ. Nie dając już rady, błagał o litość. Ale nie, pani odpowiedziała: Co miał zrobić biedny Dawidek? Musiał się pogodzić z następną trują. Ziemi, gdy Piotrek natrętnie rozmawiał z tyłu z dziewczyną. Nauczyciel wskazał go palcem i mówi: Excuse me, can I have your attention please for one more time? Ziebełko, uczeń wstał i odpowiedział. Potem usiadł
i do końca lekcji siedział jak mysz podmiotu. Lekcja matematyki. Zawsze ten sam strach, to samo przerażenie w oczach. To będzie jazda. Na ten czas pani profesor sięgnęła po okulary i bazyliszka wzrokiem mierzy swe ofiary. Cisza jak makiem zasiał. Wszystkim się zdawało, że właśnie ich dziś wyrwie profesorskie ciało. Siedzą jak mysz pod miotłą. Wzrok w ławkach utkwili. Zda się wieki mijają, a tutaj po chwili niczym puszka Pandory Librus się otwiera, a pani posępnie na listę spoziera i rzecze. Co się odwlecze, to nie uciecze. Proszę do tablicy, powiedz mi kochanie, jak to się liczy z niewiadomą zadanie? W ławkę wrosła biedactwo, nogi jak z ołowiu. Zdjął ją strach paniczny, a pustkę ma w głowie. Z stoickim spokojem profesorka czeka. Wreszcie nerwy siły. Nie udawaj Greka! Do tablicy proszę! Ofiara ruszyła. Noga za nogą. Czy jej moce piekielne, czy niebiosa pomogą? Drżąca jak słup soli stoi przed tablicą. Oczy szeroko otwarte, pobladłe lico. Nabrała wody w usta, milczy jak zaklęta. Nic nie wie, niczego dzisiaj nie pamięta. Może ktoś podpowie? Nić Ariadny rzuci i męki Tantala tej sierocie skróci. Cóż, z pustego Salomon nawet nie nadeje. Na nic więc wzrok błagalny. Siadaj dziewczę, siadaj póki miła. Pała przy twym nazwisku już mi się znudziła. Znaj moje dobre serce, nic ci dzisiaj nie stawiam, ale zniknij mi z oczu. Siadaj, mówię. Siadaj. Na miejsce powraca szczęściu nie ufając. Pały dzisiaj nie ma, lecz pała nie zając. Następnie lekcja biologii. Do klasy weszła pani biolog. Biegając na nas z wąskiem, poszedł. Następnie lekcja biologii. Do klasy weszła pani biolog. Biegając równo z dzwonkiem, z lekką zadyszką mówiła nam. Ach, to tylko po to, by przybyć do nas jak najszybciej. Usiadła. Rozejrzała się po klasie i powiedziała: Michał, pozwól do odpowiedzi. W pierwszym momencie pomyślałem, chyba się przesłyszałem. O, to jednak była prawda. No co miałem zrobić? Poszedłem. Pierwsze pytanie. Co wiesz na temat owadów? Zastanowiłem się przez chwilę i powiedziałem jedyną rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Spojrzała na mnie bardzo dziwnym wzrokiem i dodała: co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc co powiedzieć, palnąłem prosto z mostu.
Amibiolog, zaskoczona i zdruzgotana, zastanowiła się chwilę i powiedziała: przestań, w jaki sposób fakultatywna termogeneza bezdrżeniowa bierze udział w regulacji temperatury ciała u endotermów? Potrapałem się po głowie i po chwili powiedziałem: cóż, po tej odpowiedzi pani najwidoczniej się załamała i powiedziała: do końca lekcji byłaś w dziwnym nastroju. I tak minęła biologia. Pan profesor od zawodowych przyszedł wyjątkowo zadowolony do klasy, śpiewając pod nosem: my jesteśmy kotki, dwa uszka, dwa uszka ma. My jesteśmy kotki, dwa, każdy ma dwa uszka ma. Po czym, zauważywszy dziwne miny swoich uczniów, rozdał im mały teścik z wiedzy, którą określił podstawową i niezbędną dla maturzystów. W tym momencie po klasie rozległy się jęki. Następnie wziął biednego Kubę do odpowiedzi. Namalował na tablicy coś na kształt starożytnych hieroglifów, których nikt nie rozumiał. Podaj mi nazwę tego kwiatka, rzekł. Lecz on, patrząc tylko błagalnym wzrokiem psa, wydukał: hac, o. Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! To nie byle bzik! Już się nie martw, aż do końca tych dni. Nałóż się tych mór, radosnych słów. Hakuna Matata! Załamany pan od architektury krajobrazu powiedział: teraz lekcja angielskiego. Wtedy się jakoś złożyło, że mieliśmy lekcję całą klasą. Obok mnie siedział Kamil, kompletnie zauroczony panią anglistką. Gdy ją tylko widział, powtarzał: z czasem już nie mogliśmy tego słuchać, ale mniejsza z tym. Pani zaczęła rozprawiać przy tablicy o czasowniku to be, a Kamil po chwili powiedział: jeden miała głos, słyszałem ją, powiedziała... Kamil, już do tablicy. Nie wiadomo czemu, poszedł jak w niebo wzięty. Pani nie zdążyła jeszcze zadać pytania, a on już jej powiedział: nie wiedząc, co powiedzieć, odpowiedziała. On na to krótko: wtedy pani powiedziała: w kamień coś jakby wstąpiło i powstając cienkim głosem rzekł: Kamil chciał coś powiedzieć. Jesteś szalona. A
na szczęście ugryzł się w język. Załamany wrócił do ławki, a dodając mu otuchy, powiedziałem: już nie jesteś sam. Spojrzał na mnie i zapytał: powiedz, powiedz czemu? Nie wiedząc zbytnio, co mu powiedzieć, rzekłem: musiał się chłopak z tym pogodzić. I tak minęła lekcja angielskiego. I tak oto nadeszła ostatnia już lekcja wychowawcza. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Gdy już wychowawczyni weszła do klasy, wstaliśmy i udaliśmy się w jej kierunku, kładąc jej na biurku dzienniczki z usprawiedliwieniami. Pani chwyciła się za głowę i krzyknęła: co ja robię tu? No i nadszedł ostatni dzień w szkole. Po ciężkich trudach, zmordowani i utrudzeni nauką, zawołaliśmy: przybycie na uroczysty apel. W imieniu samorządu uczniowskiego życzymy Wam, drodzy maturzyści, powodzenia na egzaminach maturalnych oraz zawodowych, a w przyszłości podjęcia takiej pracy, która da Wam wiele satysfakcji i pozwoli zrealizować swoje marzenia. Wierzymy głęboko, że te życzenia się spełnią.